Wiedziałam, że będziemy mieć jakiś smaczek, gdzie, czego nie ma nigdzie. Nie ma nigdzie. Tylko u nas na planecie. Ale to o tym sobie dopiero przypomniałam, robiąc jakieś porządki na strychu u moich rodziców, gdzie znalazłam szarfę zrobioną z papieru. Tak, to był papier, tak się pisało, pamiętam i tak, też te czasy. I korona tak. Była też zrobiona z papieru. Ja dziś tam o tym kompletnie zapomniałam, bo to była dziecięca zabawa. Ja miałam wtedy, nie 12? Wiem, może 12, może 11 lat. Była Miss Kolonii w Nieporęcie. Jeśli wam powiem Miss Polonia, pierwsza widzę Miss Świata, Miss Universe. Jeśli wam powiem sekretarz prasowy premiera, producentka programów telewizyjnych, juror programu kulinarnego w telewizji, prowadząca restaurację i właścicielka restauracji. Jeśli wam powiem pasjonatka wycieczek wysokogórskich, Ewa Wachowicz w dzisiejszej rozmowie dla was. Napiszcie w komentarzach, w której z tych ról, które wymieniłam na początku, najbardziej ją lubicie i z której ją pamiętacie. Spokój umysłu. Emocje w ciele. Sonia Szramek-Karcz. planetasoni.pl. Zapraszam. Dzień dobry, dobry wieczór. Mam dzisiaj dla was wspaniałego gościa, Ewę Wachowicz. Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo pięknie. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. I jesteśmy w restauracji Zalipianki, która jest twoja. Tak, jest to moje ukochane miejsce, więc cieszę się, że tutaj właśnie mogę was gościć. Ja tu bardzo często bywam i zawsze byłam z taką intencją, żeby zobaczyć Ewę i raz się w końcu udało. To było fantastyczne. Raz? Tak, tylko raz? Tak, no jakżeż, tak, drugi raz już teraz jest. No jesteś już drugi, tak. No bo ja jestem codziennie, co prawda, w restauracji, ale jestem o bardzo różnych porach. Tak. Czasem jestem rano, czasem jestem w południe, czasem jestem po południu, czasem jestem wieczorem i załoga nigdy nie wie, kiedy przychodzę. Ale jest bardzo miła. Jest bardzo miła obsługa. A to jest ważne, bo kiedy jemy i robimy to w dobrych emocjach, to jedzenie zupełnie inaczej się przyswaja. Wszyscy, którzy pracują na kuchni, powinni być w dobrych emocjach. Wszyscy ci, którzy przynoszą jedzenie, tak samo, no bo to wszystko jest energią i wpływa na to, co jest na talerzu. Ja to tutaj czuję. Czyli oznaczałoby to, że nie popierasz tych wszystkich konkursowych programów, gdzie biegają, krzyczą, denerwują się. No, nie powinno się w stresie przygotowywać żadnego jedzenia, no bo to jest nie do końca dobra energia. Ja odwołam się tutaj do Japończyków, bo oni, jeżeli przychodzi do pracy kucharz, który jest zestresowany, coś się nie udało, w jego życiu, dobry dzień. Zanim przyszedł do pracy, tak? Tak. Wydarzyło się coś, zanim przyszedł do pracy, że ma nie taki dzień, jak powinien, to wtedy dostaje dzień wolny. Chodzi o to, że przy jedzeniu nie może pracować osoba, która niesie niedobrą energię. A jak nam się zdarzy, że mamy trudny dzień, coś się wydarzyło bardzo niepokojącego, mamy takie zdenerwowanie w sobie, a jednak trzeba przyrządzić ten posiłek, to znasz jakieś metody, żeby się nastawić dobrze, bo to jednak no, później naszym dzieciom tak dajemy. Słuchajcie, no pewnie, że tak. Zawsze można taki dzień rozchmurzyć i tutaj jest bardzo wiele technik. Zachęcam, żeby zapoznać się z oddechami Wima Hofa i w ogóle oddechami, dlatego że sam oddech bardzo pięknie uspokaja. Zupełnie inną energię przynosi. My sami też witalną energię sobie dajemy. My czasem nie zwracamy uwagi, jak naprawdę ten oddech jest ważny, więc jest mnóstwo technik, które można znaleźć dotyczących takich właśnie relaksacji, uspokojenia się i tą energię bardzo szybko możemy zmienić, tylko na początku musi się pojawić takie magiczne słowo. Chcę to zrobić. Mm-hmm. A niektórzy lubią się rozgościć w złości, w strachu, w różnych tych niefajnych emocjach. Być może nie ma tej świadomości, jak bardzo nas to niszczy, że to nam szkodzi. Ta osoba, na którą się złościmy i tak dalej, taka będzie. Nie, bardzo często ta osoba, na którą się złościmy, w ogóle nawet nie ma pojęcia o tym. Bywa. Natomiast, czasem wie. Natomiast to wszystko zdecydowanie trafia do nas. Przed nagraniem Klaudiusz udzielał kilku wskazówek, używał słów, które ty doskonale znasz. Jestem związana z mediami, a przede wszystkim telewizją. Tutaj co prawda robimy telewizję internetową, ale tak czy inaczej mamy dwie kamery, do których mówimy, gdzie nagrywamy. Oczywiście, że znam te wszystkie techniczne słowa, bo z telewizją jestem związana już 30 lat. W tym roku minie równo 30 lat.
jak zostałam zatrudniona przez telewizję Polsat zaraz po wyborach na Miss Polonie. Więc tylko takie 30-lecie. Taki pierwszy angaż był w charakterze speakerki, tak, prawda? Tak. I od tego się zaczęło, dlatego że ucząc się tych pierwszych, stawiając te pierwsze kroki w telewizji, właśnie miałam do czynienia z bardzo dobrymi nauczycielami wtedy w telewizji i miałam zajęcia z logopedą, i zajęcia z reżyserem, i zajęcia z operatorem kamery, ze światłem. Właśnie nauka tych wszystkich technicznych rzeczy i dopiero po nauce technicznych rzeczy usiadłam przed kamerą i konsumowałam do kamery to, czego się uczyłam. A później rola producentki. Tak, to też świadomy taki wybór. Po przygodzie politycznej chciałam na chwileczkę wyciszyć swoją popularność, bo nic nie daje takiej popularności jak sport i polityka. Kiedyś jeszcze konkursy piękności, ale miałam okazję dotknąć i konkursu piękności i polityki i proszę mi wierzyć, że z taką popularnością nigdy się nie zdarzyłam. I chciałam troszeczkę to wyciszyć, chciałam zacząć bardziej normalnie żyć, dlatego schowałam się za kamerą. 10 lat byłaś producentką. Tak. 10 lat, równo 10 lat byłam producentką Podróży Kulinarnych Roberta Makłowicza. Jestem z tego bardzo dumna, bo to piękny czas też w takiej mojej karierze telewizyjnej. Zwiedziłam naprawdę 23 kraje. Odwiedziliśmy z kuchnią Roberta. Czyli te wszystkie tajniki dotyczące produkcji, postprodukcji, dźwięku, obrazu, montażu. Bardzo dobrze jest mi to znane. Jeżeli chodzi o całą taką techniczną stronę, muszę przyznać się, że na początku, kiedy jeszcze zaczęłam się zajmować produkcją, to siedziałam na każdym etapie realizacji programu. Po tym, jak nagraliśmy programy, jechałam z tymi taśmami, bo to jeszcze były taśmy, do studia. Mieliśmy jeszcze wtedy montaż liniowy. Siedziałam z montażystą na montażu liniowym. Patrzyłam, jak to wszystko się montuje, po to, żeby mieć wiedzę. To była inna technologia, przecież zupełnie. No tak. Jeszcze były taśmy. Niebywałe. A teraz, przed chwileczką, zanim tutaj Sonia zaczęliśmy nagrywać, ja zdążyłam zrobić Instastory, zdążyłam zrobić zdjęcie. Sama teraz montuję, bo sama zajmuję się swoimi socialami, zarówno rolki, jak i i robisz to również na szczytach najwyższych gór. Tak, ale wszystko to już robię sama. Może jest mi łatwiej z tym, bo teraz mamy jak gdyby narzędzia takie, które mamy każdy z nas. No ja widziałam, to było słuchajcie ekspresowe. Po prostu chyba usiadam z realizatorem, to klik, pyk. Już jest na moim Instagramie. Już poszło, jeszcze rolkę zrobię i jeszcze to sobie... Wow! To wszystko może też dzięki temu, że poznałam te wszystkie tajniki związane z telewizją od podszewki i teraz mając te wszystkie narzędzia w socialach, łatwo mi już z tego korzystać. Tak, to jakbyś zawsze to robiła. I na dodatek bardzo to lubię. Bardzo to lubię. To też jest ważne dla restauracji, że jesteś ty tutaj. Że czuć, że to jest restauracja Ewy Wachowicz. No jest to moje miejsce w Krakowie i nie wyobrażam sobie, żeby w mojej restauracji nie być codziennie. Tak jak przyszłaś, tak weszłaś. Ja myślałam, że nas nie widzisz, a ty po prostu chciałaś przejść, sprawdzić, tak, doglądnąć. Zawsze witam się ze wszystkimi gośćmi. Jeżeli przychodzę do restauracji, staram się przejść obok każdego stolika, przywitać się ze wszystkimi gośćmi, bo wiem, że też niektórzy na to czekają. Także spełniam też takie oczekiwania takie marzenia moich fanów. A jak jedziesz w góry, to jest jakiś czas i nie macie wtedy w restauracji. Nie ma mnie. Jak nagrywam mój program Ewa Gotuje, też nie ma mnie wtedy w restauracji. Czyli wszystko też się kręci. Każdy wie, co ma robić. Tak, tak. Te procesy, które są tak świetnie ułożone w kuchni tutaj, że naprawdę danie przychodzi świeżutkie, smaczne, na czas. To jest uczyłaś też praca się zespołu. Tego. Wiesz co, ale to jest praca przede wszystkim mojego zespołu. Absolutnie z fantastycznego szefa kuchni Grzegorza, zastępcy Pawła i wszystkich, którzy pracują na kuchni. Też świetnych dziewczyn, bo mam też dwie dziewczyny. A jak wam jest razem? Kucharza. Bo sama mówisz, że tak lubisz porządzić. Lubię porządzić. Mam to chyba w genach. I po babci, i po tatusiu. Bo zarówno mój tato lubił rządzić, i moja babcia też. Więc mam dwie osoby z takimi genami w rodzinie, więc nie ma się co dziwić, że ja też rządzić lubię. Oczywiście dla moich bliskich jest to jakaś tam trudność, bo w momencie, kiedy już córka jest dorosła i chce sama rządzić swoim życiem, muszę się czasem ugryźć. Wiesz, to jest taki wiek, bo mamy córki w tym samym wieku, że to jest taki, się wydajesz. Więc muszę się czasem ugryźć w język i znaleźć zupełnie inne słowa, które mi trafią. A nie masz wrażenia, że najbliżsi mają sposoby i tak, żeby
dotrzeć i swoje. Mój brat zdecydowanie ma sposoby. Tak. I bardzo umie, znaczy on wie co powiedzieć, żeby na planie, kiedy nie zawsze ja mam rządzić, bo w momencie, kiedy nagrywamy mój program Ewa Gotuje, tak naprawdę rządzi reżyser Darek i ja też muszę jemu zaufać i podporządkować się jego decyzjom. To jest ten profesjonalizm, tak. Bo on później montuje, on jest odpowiedzialny za ten ostateczny wizerunek. Mój! Więc znaczy, ty tworzysz tożsamość marki, tak, a później ktoś inny. Więc bywają oczywiście sytuacje, kiedy jestem, kiedy mój brat przywołuje mnie do porządku i to umie. Najbliżsi w domu starają się, ja też się staram. A co mówią na przykład, kiedy no nie, za dużo jest tego rządzenia, oni by tak chcieli, to mam jakieś hasło, używają na przykład, jakieś powiedzonko? Halo, my też tutaj jesteśmy. Okej. Okay. O tym właśnie myślałam, że najbliżsi doskonale wiedzą, jak sobie poradzić. Myślę, że to jest znaczy, przyjemne. Zawsze mnie można rozbroić humorem, poczuciem humoru. To znaczy, ja na pewno reaguję i zawsze dobrze reaguję, jak. I uważam, że tak łatwiej jest zwrócić uwagę, chociaż mnie sami nie zawsze się też udaje w taki łatwy, lekki sposób zrobić, ale uważam, że fajnie jest zwrócić uwagę na właśnie na wesoło, bo wtedy też tą sytuację można rozbroić. Potrafisz nie na wesoło? Potrafisz bez uśmiechu? Naprawdę tak? Potrafi, jak już mi gdzieś tam ale to dotknie do bardzo, żywego. Tak. I masz takie czułe punkty, że cała ekipa wie, że tam lepiej nie naciskać, bo pod tym przyciskiem wybucha. Cała ekipa wie i Darek też wie, ale zawsze wtedy słyszę, bo ja jak gotuję, a naprawdę gotuję do kamery, naprawdę gotuję po to, żeby później zjadła moja ekipa, więc to wszystko musi być dobrze zrobione. I Darek czasem mówi, Ewa, przecież nie widać, czy ta zupa jest zasłona albo jest niedosolona, więc już daj spokój. Ale ty wiesz. Ale ja wiem i właśnie tutaj czasem są te takie sytuacje. A tak, mamy technicznie, bo światło się kończy, jeżeli gramy coś na zewnątrz, nie wiem, nagle przyjdzie burza, pogoda, coś się zmienia. I ja gdyby muszę tutaj wtedy pójść na ustępstwo i faktycznie, jeżeli jest to zupa i nie widać, czy jest dobrze doprawiona, to muszę odpuszczać, bo nawet jeżeli jest niedogotowane, żebyśmy, należy zakończyć. Tak, z jakiegoś, no różnie bywa, tak. Chmura przyszła, jest inne światło. Jest inne światło, trzeba kończyć. Mhm. O, widzisz, to jest ta osa, która osa, nam się też tak, żywiła. Osa tak, będzie z nami tak. Też dzisiaj występować. Ale robimy zwierzątka, także nie będziemy mi robić krzywdy. A jak w górach powiedz, bo wiem, że to jest twoja ogromna pasja i że ta ekipa, z którą jeździsz, jest taka zżyta. Tak. Że znacie się od podszewki. No, w górach na takiej wyprawie, kiedy jesteśmy bardzo mocno zdani na siebie, na swoje słabości i na swoje mocne strony, musimy się bardzo dobrze znać, rozumieć i bardzo mocno sobie ufać. I tutaj faktycznie zespół moich przyjaciół, z którymi chodzę po górach, taki właśnie jest. Bardzo dobrze się znamy. Zawsze się śmieją, że po prostu ja mam ekstra godzinę na szczycie do zrobienia instastory, filmików i zdjęć i tak dalej. Żartują sobie w ten sposób. Natomiast staram się zrobić ten materiał, który ja potrzebuję też dla moich fanów później. Tak. Ale jeżeli chodzi o góry, nauczyły mnie pokory i ja tutaj słucham lepszych od siebie. Zawsze staram się słuchać przewodnika. Jeżeli przewodnik mówi, że jest już niebezpieczeństwo, choroby wysokościowej, że załamuje się pogoda i musimy natychmiast schodzić, to tutaj w górach nie ma czegoś takiego, że ja sobie porządzę i ja sobie jeszcze tam wyciągnę telefony, że ja jeszcze coś tam chcę zrobić. Nie. W momencie, kiedy decyzję podejmuje przewodnik, który jest za nas odpowiedzialny, który lepiej zna górę ode mnie, bo ja jestem osobą, która amatorsko chodzi po górach. Owszem, byłam już nawet na siedmiu... amatorsko, tak. Owszem, pochwalę się, byłam już nawet na siedmiotysięczniku, ale mimo wszystko jest to dla mnie amatorskie chodzenie po górach i tutaj zdaje się na fachowców. Jeżeli przewodnik mówi, że schodzimy... Kiedy czekałaś na tęczę okrągłą, to było jeszcze wszystko w ramach bezpieczeństwa, tak, ale inni już zeszli. Tak, inni już zeszli. My z Klaudią byłyśmy ostatnie, z tym, że to już też była taka sytuacja, że już parę razy byłam w wysokich górach i też znałam swój organizm.
wiedziałam, na co sobie też mogę pozwolić i tutaj tak czy inaczej mieliśmy też opiekę przewodnika, który z nami był. Także część ekipy już z jednym przewodnikiem zaczęła schodzenie w dół, bo to było na Kilimandżaro. Tak. Natomiast my jeszcze marudziłyśmy troszeczkę na szczycie, była świetna pogoda. Wiedziałyśmy, bo za plecami tak czy inaczej jeszcze nami był drugi przewodnik, rozumiem, który został z nami. Nigdy w górach nie ma tak i ja tego przestrzegam. Jeżeli wychodzimy w zespole, to nawet jeżeli ten zespół się dzieli i jedna część zespołu schodzi, to zawsze druga część pozostaje z przewodnikiem. Tak, z Kilimandżaro chyba w ogóle bez przewodnika nie można, nie można zejść. Nie można. I uważam, że to jest bardzo dobre, dlatego że to jest ciekawa góra. Ja na Kilimandżaro byłam dwukrotnie. I mówi się, że to jest taki łatwy sześciotysięcznik. Tak, jeżeli chodzi o trudności techniczne, to jest bardzo łatwa góra, ale już bardzo wysoka, bo 6000 to już jest choroba wysokościowa, która może się pojawić już nawet na wysokości 3800 i zresztą tak za pierwszym razem mi się pojawiły tak. Takie elementy. Bo to nie tylko ciało, ale też emocje, prawda? Tak. Bo tutaj emocje, to wszystko jest w pakiecie. Więc tu się już wszystko może wydarzyć. I jeżeli nie słucha się przewodnika i na przykład wydaje się, że przecież od Point Lenana, który jest na 5800 do 6000 jest płaską, można by rzec. Idzie się i wydaje się, że to jest taki spacer po plantach, bo przecież jest prawie płasko, nie czuje się tego wzniesienia. Ale to już jest 5800 i idziemy jeszcze te 150 metrów jeszcze w górę, ale tak jak mówię, prawie po płaski. I to jest ten bardzo złudny moment, kiedy jeżeli przyspieszymy, a tu już nie ma tlenu i zabraknie tlenu w naszym organizmie, bo idziemy za szybko i nasze mięśnie za szybko zużywają tlen. Bo nam się wydaje, że możemy iść tak przecież szybko. Nam się wydaje, jest że możemy iść prawie, tak szybko, bo jest prawie płasko. I tutaj wtedy najwięcej osób zapada na chorobę wysokościową. Dlatego te dni wyprawy są tak policzone i one właśnie takie mają być. Tak, i one takie mają być i muszą takie być. I tutaj naprawdę trzeba się w takich górach stać jednak na przewodnika. Jeżeli przewodnik mówi, że pole, czyli wolno, to mimo, że nam się wydaje, że tak, mamy najważniejsze siłę, słowo pole i możemy bardzo szybko pójść, nie, my mamy iść noga za nogą. No to wrócę do tych tematów, od których nie chciałam zacząć. Do polityki, jak już sobie tak pojadłyśmy i pochodziłyśmy po górach, bo to są takie bardzo przyjemne obszary, prawda? A bardzo! Mówimy o górach. Tak, zostaniemy przy górach. Chodzi mi o to, jak człowiek inaczej postrzega coś, jeżeli widzi to od kuchni. O, zostaniemy przy metaforach kuchennych. Tak. I ja oglądałam, bo myślę, że wiesz, że na YouTubie są programy z tamtych czasów, kiedy byłaś, bo to się nazywało sekretarzem. Prasowym premiera. Tak. Prasowym premiera. Tak, ostatnio nawet widziałam kronikę. Ktoś zamieścił gdzieś na YouTubie kronikę filmową, w której był fragment pierwszej mojej konferencji prasowej. Tak, i jest jeszcze program 100 pytań do tak. Ewy Wachowicz. I poglądałam sobie tamte materiały. Ogromny szacunek, bo naprawdę, oni, miałam wrażenie, że wszyscy za punkt honoru przyjęli, że chcą cię zagiąć. I tak. Nawet w takich momentach, kiedy ty wchodziłaś już na... wiadomo było, że wchodzisz na przykład na etykę dziennikarską, tak? To kiedy oni się orientowali, że za chwilkę będzie o tym, jak oni się zachowują, to już tu kończymy następne pytanie. Tak. I nie robili ci tego tylko kobiety, mężczyźni, robi też kobiety, jakby tam nie było litości. Nie było. Jak się podniosłaś, bo to wiesz co, radziłaś sobie świetnie, uważam, naprawdę. Wiesz, na tamte czasy, zobacz, nie było, teraz na YouTubie sobie włączysz, nawet jeżeli nie zdążysz kupić książki od razu, jak sobie radzić, tak? Tak. Jakby mnóstwo wiedza, poradników. Tak, wiedza jest dostępna z pach palca. I od razu w Empiku zamówisz, pyk, lecisz, książka. Możesz sobie książkę zamówić. Elegancko, możesz sobie od razu zakupić podcasty, możesz sobie zamówić... ale szkolenia online, VOD, masz wszystko. Tak. Teraz mamy bardzo duży dostęp do tej wiedzy, wtedy tego nie było. Ja miałam to szczęście, że miałam przy sobie bardzo zaufane osoby z dużo większą wiedzą ode mnie. Umówmy się, że trzeba mieć też 23 lata, tak jak ja wtedy miałam, żeby się porwać na pewne rzeczy. Natomiast to był czas, kiedy ja też się niesamowicie dużo i szybko uczyłam. Tak.
Ale nawet nie bo było, musiałam się szybko ale nawet uczyć, nie bardzo ale... było z czego, to znaczy nawet nie miałeś obowiązków określonych tak jasno. Wiem, wszystko ale... było nowe w Polsce, tak, wszystko. Wszystko było nowe i oczywiście ten mój uniwersytet życia, jak ja nazywam pracę w rządzie, to też zawdzięczam, że jakoś przeszłam przez to, uważam w miarę suchą tak, stopą. Tak, ja byłam pod wrażeniem. To zawdzięczam temu, że miałam przy sobie naprawdę dobre, zaufane osoby. Miałam dobrego dziennikarza telewizyjnego, miałam dobrego dziennikarza prasowego przy sobie, miałam świetnego prasoznawcę z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. To były osoby, które pracowały w moim gabinecie za tajnymi drzwiami, pracowały tylko i wyłącznie dla mnie. I myślę, że dzięki nim to się w ogóle wszystko udało. Gdyby nie te najbliższe mi osoby, które w cichości pracowały na to, żebym ja sobie z tym wszystkim poradziła, to nie tak wiem, one jakby były było dla ciebie tą skarbnicą wiedzy. I skarbnica wiedzy i doświadczenia, to oni mnie przygotowywali do pierwszej konferencji prasowej i do każdej następnej. To oni pierwsza później ze mną analizowali wszystkie moje wystąpienia telewizyjne. No myśmy to po prostu ręcznie wszystko robili. Dużo rzeczy też robiłam oczywiście intuicyjnie, no bo gdzieś tam miałam jakieś otarcie o media, bo i współpracowałam wtedy z RMF-em i z Echem Krakowa, taką gazetą. Pracowałam już i współpracowałam z telewizją Polsat, ale to wszystko było mało. Dlatego opierałam się głównie właśnie na wiedzy tych moich wtedy przyjaciół, którzy naprawdę wspierali mnie swoją wiedzą i doświadczeniem. Absolutnie coś niesamowitego i kiedy ja oglądałam tamte materiały i czasem ktoś krytykował, tak się tam wypowiadali, a tak. Nie znam drugiego człowieka, który tam gdzieś krytykował, który na twoim miejscu w ogóle by stanął. Ja już nie mówię, jak ty mistrzowsko odpierałaś te ataki, potrafiłaś odpowiadać, tylko oni łapali za słówka. To było coś niesamowitego, bo ja z tamtych czasów pamiętam twoją rolę, pamiętam, ale jakby nie interesowałam się na tyle polityką, żeby śledzić wszystkie wydarzenia. Natomiast teraz, jak oglądam te materiały, mówię wow, naprawdę. No teraz to wszystko inaczej. Oczywiście z dystansem do pewnych rzeczy podchodzę, no ale... No. Ale nawet na dzisiejsze standardy to było, to były riposty to i też bardzo dyplomatycznie potrafiłaś... W tak młodym wieku, w tamtych czasach. Bardzo ci dziękuję. No wiesz, tyle ciepłych słów i tyle dobrych komplementów na temat tamtego okresu. Powiem ci, Sania, że dawno nikt no, nie widział. Wiesz, możemy tutaj włączyć ten 100 pytań. Ja ci to przeanalizuję nawet pod kątem językoznawczym, bo jestem lingwistą tak z pierwszego wykształcenia. To jest niesamowite. I w momencie, kiedy ty wskazujesz, że są pewne nieporozumienia, tak, między, bo te, nie ma zakresu jeszcze obowiązków tak dobrze rozdzielonych, tam ktoś się czepia, że noże są, jak to tam było nazwane, z twojego słowa nieporozumienia zostało zrobione konflikty i ty tak ładnie wracasz. Nie, nie porozumiecie. Nie porozumiecie. Czyli trzeba było jeszcze ich na tory ustawić. Tak, bo spadały na ciebie wtedy też wszystkie emocje związane z działalnością rządu. Jakby tego wszystkiego nowego. A ja nie byłam wtedy rzecznikiem rządu, tylko jednak sekretarzem prasowym premiera. Tak, ale i tak idąc na skróty, prawda, wszystko co się, ja miałam wrażenie, że wszystko co się dzieje w polityce, mogłaś zaśpiewać, to nie byłam Ewą. Wiesz jak to jest, czas nie tylko leczy rany, ale u mnie, w moim wypadku w ogóle czas powoduje coś takiego, że ja już z uśmiechem, z taką nawet sympatią, takim pobłażaniem patrzę już na tamte czasy, bo minął już tak... Trochę czasu, tak. Dużo upłynęło wody w Wiśle od tamtego momentu, że można nie pamiętać. I ja mam taką swoją, można rzec, wadę albo zaletę, jak się na to ktoś popatrzy. Nie pamiętam rzeczy złych. Bo czy one były złe, prawda? I staram się, jakby niektóre były. Tylko, że ja bardziej takie mam podejście, że okej, to się wydarzyło, ale to traktujmy to jako lekcję, jako doświadczenie. Mm-hmm. Wszystko jest po coś. Bo wszystko w życiu dzieje się po coś. Wyciągnijmy wnioski, zróbmy coś na przyszłość, może lepiej. Natomiast ja uważam, że rozpamiętywanie, trzymanie jakichś takich zadr, że tak się dziennikarze zachowywali czy inaczej, jest niepotrzebne. I to w dodatku był bardzo transformujący w Polsce czas. Tak. No, więc... Ja uważam, że miałam okazję być bardzo blisko wtedy tworzącej się historii, bo początki lat 90. to było ogromne przekształcenia i legislacyjne, i gospodarcze na każdym obyczajowe, poziomie. Obyczajowe, medialne, bo powstawały też wtedy, zaczęły powstawać też media takie brukowe, też kolorowe.
wszystko się zmieniało bardzo dynamicznie, a ja miałam okazję być jak gdyby blisko serca tych zmian. Więc to też jest bardzo piękne doświadczenie. Piękna książka. Będę prosiła o autograf. I taka pozwalająca na wiele perspektyw. Bo tutaj się też wypowiadają inni z różnych stron. Taki był też pomysł na książkę. Nie ukrywam, że ja nie miałam tego pomysłu na książkę. I potrzebowałam dobrych parę miesięcy, żeby w ogóle dać się namówić na tę publikację. Tak, bo jest odważna. Jest odważna, jest odważna. Tutaj pomysłodawcą był Marek Bartosik, dziennikarz z Krakowa, który wraz z wydawnictwem Znak namawiali mnie do tego, żeby kawałeczek mojej historii... Jak mam zrobić, żeby ładnie było zbliżenie? Tam mam zrobić? Okej. Okay. Żeby kawałek mojej historii znalazł się na półkach w formie książkowej, a że była taka okrągła rocznica na horyzoncie w postaci moich 50. urodzin, więc stwierdziłam, że tam po paru miesiącach negocjacji, żeby podejść do tematu. Natomiast Marek miał fajny na to pomysł, ponieważ ja nie do końca chciałam opowiadać o swojej historii, więc mówi: Ewa, a może twoją historię opowiedzą osoby, które w danym momencie były przy tobie. Tak, to jest bardzo ciekawy aspekt. Tak. Więc uważam, że to jest fajne, że tutaj o mojej historii opowiadają ludzie, którzy byli przy MIS, którzy byli przy polityce. Którym zostawiałaś pełną wolność słowa i wypowiedzi. Absolutnie wolność bo to słowa. Też to czuć, tak jak się czyta. Tak, to znaczy każda wypowiedź w mojej książce od Niny Terentjew po Roberta Makłowicza jest przeze mnie w ogóle nie tak. cenzurowana. To tak. znaczy ja... Czytając tak stwierdziłam ja też. Daję jest wolność. Szczerze. To znaczy jeżeli ktoś ma tak mówi o mnie, tak o tam mówi o tamtym czasie, ma absolutnie do tego pełne prawo. Ogromna wartość tej książki właśnie dzięki tym różnym perspektywom. No i przepisy też są. No trochę tych przepisów przecież musiało się znaleźć. Może nie dużo, ale wiesz, każdy rozdział jest podsumowany przepisem. Ja nie gotuję, ale jeden z nich mnie zaciekawił i mamo, zrobię. Bo moja mama często przychodzi. Ja mówię, o mamo, to takie smaczne. To ty, wychodzisz to. Także Polska korzysta z tych przepisów. To jest piękne, że tak wpływasz na domy nasze. Wiesz, to jest oczywiście ogromna moja radość, jeżeli moje przepisy są w naszych tak, polskich są. Domach wykorzystywane, dlatego że każdy przepis, który ja podaję na mojej stronie, w moim programie Ewa Gotuje, przechodzi przez moje ręce. I ja go poprawiam, wymyślam pod kątem swojego smaku, natomiast wszystkie charakteryzują się jedną rzeczą, one muszą wyjść każdemu. To nie jest tak, że ja podaję przepis na, nie wiem, jakieś ciasto czy coś tak słonego, i zapomnisz o maśle, które z tyłania dodaje się. Którego albo się dodaje, albo nie dodaje się, bo niestety w dobie takich... różnych instagramowych, kulinarnych kont. Ja jestem w stanie powiedzieć, czy ktoś naprawdę gotuje, czy nie. Bo jak widzę przepis i widzę na przykład gramatury lub przedziwne konstrukcje, to ja wiem, że już ta osoba korzysta jakiegoś na przykład zagranicznego, fajnego konta i tłumaczy to na język polski. I wychodzi jak wychodzi. Są takie przepisy, jak właśnie maczanka po krakowsku czy szarlotka, które były od początku do końca tak dedykowane, gdzie ja po prostu siedziałam na kuchni i robiłam do takiego momentu, że to będzie tak, a tak. I z szarlotką spędziłam chyba z moimi szefami w fartuchu ze 2 dni, żeby uzyskać technologicznie. Bo zupełnie coś innego, bo to są moje przepisy, w restauracji mojej są moje przepisy, ale one później są robione przez moich szefów kuchni, moich kucharzy na modłę restauracyjną, bo zupełnie inne gotowanie jest w domu, a inne gotowanie jest w restauracji. Mimo wszystko dla dużej ilości klientów to wszystko musi być technicznie mądrze przemyślane. Natomiast z szarlotką było tak, że ja się pokłoniłam i nie, bo tak to jeżeli oddaję na przykład mojemu szefowi kuchni na przepis na, nie wiem, tartę z rabarbarem, to jak gdyby podaję mu przepis, mówię... I on robi. Ja już wiem, że on je zrobi tak, żeby technicznie to wszystko było w restauracji dobrze się udawało. Mam naprawdę zaufanie do moich świetnych kucharzy, więc tutaj nie jest taka potrzeba, że ja stoję nad nimi i patrzę. Natomiast z szarlotką stałam i patrzyłam i sama robiłam od zera, dlatego że chciałam, żeby ona była wyjątkowa, żeby ona była taka, jedna, jedyna, że nikt takiej nie będzie miał w Krakowie. To się udało. No padajcie, koniecznie. Faktycznie to się udało. Zdradzę tylko, że na jedno ciasto zużywamy 5 kg jabłek.
No, jest niebywała. I ta konsystencja, jak one... Tak, konsystencja. Właśnie chodziło o to, żeby było widać listkowanie, że tak. Ona nie jest tarta, ona jest listkowana. Wszystko to naprawdę jest przemyślane, ale udaje się. Czasem ona bywa różna ze względu na to, że jabłka są różne. Są różne, tak. Zupełnie tak. Inne wychodzą na szarej renecie, zupełnie inna wychodzi na rubinoli. W zależności od tego, jak... No teraz nie ma jeszcze szarej renety, więc jak gdyby robimy już na jesiennych jabłkach, one mają dużo bardzo wody, więc zupełnie inaczej ta szarlotka teraz pracuje, ale jest. Jesteś miss, już ci nie przeszkadza bycie miss. Już jesteś nasza miska. Jestem tą miską do końca życia. Trzeba się z tym pogodzić. Ale pamiętasz, że były takie czasy, że na koloniach były wybory miss, prawda? Tak. I tu się przyznam, że byłam miss kolonii w Nieporęcie. To była jeszcze podstawówka, gdzie byłam właśnie gdzieś tam w Nieporęcie na kolonii i o tym sobie dopiero przypomniałam, robiąc jakieś porządki na strychu u moich rodziców, gdzie znalazłam szarfę zrobioną z papieru. Tak, to był papier, tak, się pisało, pamiętam też te czasy. I korona była też zrobiona z papieru. Ja gdzieś tam o tym kompletnie zapomniałam, bo to była dziecięca zabawa. Więc gdzieś mi to uleciało z głowy i dopiero przy okazji tej książki z Markiem żeśmy przegrzebywali różne archiwa, różne rzeczy i okazało się, że już jako gdzieś tam dzieciak na kolonii w Nieporęcie, ja miałam wtedy, nie 12? Wiem, może 12, może 11 lat, byłam mis kolonii w Nieporęcie. Ale tych misek było dużo, bo przecież kolonie, liczmy, tak? Tak. Kolonie. Jako studentka, czy wcześniej jeszcze coś wcześniej było? Wcześniej jeszcze w liceum. Też nie pamiętałam o tym. A to mi to też umknęło, przyznaję. Ja nawet nie wiem, czy to jest w książce, bo też to znalazłam dopiero ostatnio ze względów takich troszeczkę smutniejszych, bo mamę przynosiłam do Krakowa po śmierci taty i znalazłam też szarfę z liceum ogólnego. Wiedziałam, że będziemy mieć jakiś smaczek, czego nie ma nigdzie. Nie ma nigdzie. Tylko u nas na planecie Sony. Ale to pokazuje, jak to było dla mnie nieistotne, bo nie przywiązywałam do tego wagi. To oczywiście niesamowicie miłe być mi z liceum, ale... Tak. Nie było to trofeum, o które chciało się zdobyć. Nie. No bo Miss Polonia miała samochód. I tam jeszcze troszeczkę byłaś nastawiona. Jednak no wiesz, powiem ci tak, że z tym Miss Polonia ta korona fajnie tam gdzieś, szarfa też, ale ten Ford Probe, ten czerwony, piękny samochód, to była rzecz, o której mi się marzyło. Ja miałam, słuchajcie, wtedy 20 lat. Wiecie, co to ale było? Takich samochodów nie było wtedy w to Polsce. Nie było. To znaczy, naprawdę, teraz jakby nagrodą w wyborach Miss Polonia było Ferrari albo, nie wiem, Maybach, to może by to było taką sensacją, jak wtedy, w 92 roku, ten Ford Probe, który był wyjątkowym samochodem. I o którego tak walczyłaś. O którego walczyłam. Gdzie po prostu ludzie się zatrzymywali na ulicy, po prostu jak się gdziekolwiek zatrzymałam tym samochodem. A koledzy z akademika, jak podjechałaś? No bo przecież był ten moment. Oczywiście, największy szpan, największa taka radość podjechać takim samochodem pod akademię. Dawało się przejechać? No pewnie. No pewnie, że tak. A tato twój powiedz, no bo dla mamy zawsze byłaś najpiękniejsza i cudowna księżniczka. Tato nie chciał, żebyś się malowała. Nie, tato nie chciał ani żebym się malowała. Konkurs piękności też niekoniecznie po drodze mu były w jego filozofii życia. Dla niego najważniejsze było, żebym zdobyła wyższe wykształcenie, więc on nie był zadowolony z tego powodu, że ja poszłam na wybory Miss Małopolski i przeszłam dalej. Tak, jeszcze były wybory Miss Małopolski, tak, przecież tak. I to nie było tak, że tato mnie supportował. To znaczy był taki moment, że w pewnym momencie powiedział, okej, dobrze. Jeżeli tak już się stało, no to wyciągnął z portfela odpowiednią sumę pieniędzy, żebym mogła sobie kupić sukienkę czy na wybory już Miss Polonia. Pomógł mi absolutnie tutaj finansowo, bo uważał, że to jest w jego obowiązku, ale jednocześnie mówił, że ale obiecaj, że skończysz studia. Obiecałaś i skończyłam. Obiecałam i skończyłam. Ja dzisiaj, wiedząc, że się spotkamy, ładnie rano wypiłam wodę z cytryną. Ale ciepłą? Tak.
Oczywiście, że tak w ogóle nie pijesz innych rzeczy. Dobrze. I myślę, że to jest taki fantastyczny wpływ, że z jakim przystajesz, takim choć troszkę się stajesz, tak? Kogo podziwiasz, tak zabierasz troszkę dla siebie. I za to chciałam serdecznie podziękować. Za te wszystkie inspiracje. I za taki wzór, który człowiek chce naśladować, bo chce, bo nikt mi nie kazał. I postaram się ładnie też pić wodę. Ile litrów dziennie? To znaczy, trzeba dostosować do własnego organizmu. Słuchajcie, pamiętajcie o tym, że każdy organizm jest inny i każdy metabolizm jest inny. I nauczcie się obserwować swoje ciało, bo ciało odpowiada prawdę bardzo powie. Pięknie i prawdę powie. Wszystko mamy w ciele, więc warto sięgać i mieć komunikację z własnym ciałem, więc dla każdego będzie coś innego. Ja mogę mówić o sobie. Natomiast jak ważne jest to picie wody rano, to jest akurat dla wszystkich dobre. My przez noc, wiadomo, nie pijemy. A nasz organizm przez noc się oczyszcza. Nasza wątroba się oczyszcza, nasze nerki oczyszczają krew. Wszystko to pracuje, żeby oczyścić nasz organizm, bo przez cały dzień byliśmy aktywni, jedliśmy i ten cały wszystko z metabolizmu, wszystko musi zostać oczyszczone. Więc ta woda rano jest potrzebna po to, żeby pomóc naszemu organizmowi wypłukać toksyny. Wypłukać resztki właśnie po całym tym metabolizmie i oczyszczaniu organizmu, które on pracował przez całą noc. A dlaczego ciepła woda z cytryną? Dlatego, że nerki też są wychłodzone po nocy. I ta ciepła woda bardzo pięknie pobudza pracę nerek. I ja stosuję metodę między 2 a 6 szklanek ciepłej wody rano. Czy to z cytryną, czy samej wody, ale tak. Ale tak małymi łyczkami, tak? Tak. Oczywiście nie pijemy na zasadzie, żeby wypić duszkiem, tylko staramy się po prostu powolutku nawodnić nasz organizm, bo to też jest odwodniony. I w ogóle fajnie jest nie pić dużo naraz, ale właśnie cały dzień nawadniać organizm. Napiszcie, czy już tak robicie, albo czy tak jak ja decydujecie, że będziecie tak robić. Przynajmniej podjąć próbę. A właśnie, jeszcze chciałam wręczyć, bo książkę już wręczyłam ostatnim razem. Chciałam wręczyć spokojny planer. To jest takie nasze narzędzie, że codziennie rano człowiek siada, tak, ma jedno zadanie, ma jedną myśl. Super. Ma jedno zadanie. O, dziękuję. Słuchajcie, bardzo fajna rzecz. Bardzo fajna rzecz, bo wtedy można po prostu poranek zacząć od fajnej myśli i coś sobie tutaj zapisać. Dla siebie i tak dla siebie. Moc jasnych słów. Słuchajcie, słowa mają moc. Jeżeli ktoś tutaj nie zna jeszcze doświadczeń, które przeprowadził Japończyk Emoto, to naprawdę dużo jest na YouTubie współczesnych badań i współczesnych doświadczeń różnych YouTuberów, więc niekoniecznie odwołujemy się do spraw sprzed tam 30 lat, 40 lat, ale można się nawet współcześnie przekonać samemu, robiąc doświadczenia z wodą. Słowa mają moc i zmieniają strukturę wody, a my w 70% składamy się z wody. Więc tak przeczytałam właśnie, że słowa mają moc. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo Wam dziękuję, że obejrzeliście tę rozmowę ze mną. Zapraszam Was do subskrybowania, lajkowania, udostępniania. Polecajcie i do zobaczenia w następny czwartek. Dziękuję. Wina, jak się zacznie świecić, to Ty mi powiesz... Tak. Ja też. Tak. Ale tu ja myślę, że jest pełna profesja. Ja jestem spokojna. Dzień dobry. Dzisiaj mam dla Was Ewę Wachowicz. Przepraszam, jeszcze raz. A ja tyle co powiedziałam, że mamy super profesjonalną ekipę. Ja sobie myślę, że mam niewyłączony dźwięk w telefonie, więc jakby tam piknąć, co by nam nie dzwonił i nie zadzwonił z boczku. To taki przerywnik, ale musimy zachować absolutnie profesjonalizm, jeżeli chodzi o sprawy dźwiękowe. Oczywiście, że tak.